Boli pana Tuska to, że ja zostawiłem wielkie pieniądze dla Polski, a on zostawił Polskę dla wielkich pieniędzy. Szanowni państwo, za czasów Platformy ludzie stali bardzo często przed takim wyborem. Czy praca po 5 zł za godzinę, czy bezrobocie? Czy umowa śmieciowa, czy praca na zmywaku w Londynie? 2 300 000 osób było bez pracy. To liczba wstydu Tuska. To tyle, co w województwie lubelskim i jeszcze nawet więcej. Płacz dzieci i matek. To tragedie i łzy. Był pan premierem polskiej biedy i bezrobocia. A my zwalczyliśmy tą największą patologię III Rzeczpospolitej. Dzisiaj bezrobocie jest najniższe w polskiej historii. I to jest niezwykle ważne. To bardzo ważne osiągnięcie. Ale oczywiście będziemy robić wszystko, aby przyciągać nowych inwestorów, co pokazaliśmy, że można zrobić. A przy okazji powiem, że pan Tusk nie wiedział niestety, że emerytura już jest bez podatku do 2,5 tysiąca złotych od 3 lat. Tak się zastanawiam, Mateusz, co się z sobą stało, jak prosiłeś mnie o pracę. Wyglądałeś na człowieka spokojnego i przyzwoitego. Ja nie wiem, co ten PiS robi z ludźmi to przez kilka lat. Widzieliście państwo, jaka była ta debata. Pytania z reguły dłuższe niż odpowiedzi. Dlatego, żeby też już przestać gadać, kto jest większym tchórzem. Ja proponuję, jeszcze jest piątek, dzień przed ciszą wyborczą. Przyjdź, proszę bardzo, razem z prezesem Kaczyńskim, możecie być we dwóch, możemy zrobić taką debatę ze wszystkimi mediami, może prowadzoną nie przez działacza PiSu, ale ja jestem otwarty na każdą propozycję i będę w piątek na was czekał, w dowolnie wybranym przez was miejscu. I chciałem wam wszystkim podziękować, szczególnie telewizom TVP, że wysłuchaliście nas. I tak jak ślubowałem w Warszawie przed milionem ludzi na ulicach Warszawy, zwyciężymy wspólnie, rozliczymy zło, naprawimy krzywdy i pojednamy naród. W Wigilię podamy sobie ręce i zobaczycie, będzie normalnie.